Siema, witam znowu na MediBee. Wstałem sobie rano, żeby spróbować pójść na te słabe dragony. No, także jest 7 godzina i zobaczymy, czy o tej godzinie ktoś tam będzie, czy będzie wolne i czy będę mógł sobie taska zrobić. Dlatego taska już sobie zaakceptowałem. Tutaj jest ten task. Nagroda to jest 235 tysięcy expa, więc wypadałoby go zrobić. Troszkę też pewnie levela wpadnie podczas robienia tego taska. No i co? No i zobaczymy, czy da radę o tej godzinie sobie pofarmić te dragony. No i chyba lipa. Z tego co widzę, to ktoś tutaj biega i zabija te dragony. Ale zaraz zobaczymy jeszcze. Przejdzie się kawałek. No te dragony się w miarę fajnie bije. One dużo nie biją, z łapy prawie w ogóle. Trochę z tych skill czasem. Co to? Life Crystal. A to? Small Ruby, okej. No i jedzonko. Dobra, idę, przejdę sobie na prawo, zobaczę, czy ktoś tu biega. No te trupy są w miarę świeże, więc wydaje mi się, że ktoś może tu biegać. Ale zobaczymy. Wydaje mi się, że na tych dragonkach fajnie exp leciałby. No i potencjalny profit też byłby w miarę spokojny. No, jest level upik nawet, 54. No, ciekawe jakiego expa na godzinę bym tu mógł wykręcić, jakby tu nikogo nie było. Ewentualnie jak tutaj będzie jakiś chłop i nie da rady tu bić, to chyba pójdę na zwykłe dragony i tam będę sobie bił. Tylko no tam jest dużo ciężej na tych zwykłych, nie? Tam już ichy będę musiał tracić, żeby sobie tam pobić. Ogólnie to zrobiłem sobie tu kółeczko i nikogo nie spotkałem, także możliwe, że ktoś tu był przed chwilą i nie wiem, poszedł na refa albo coś? Nie mam pojęcia, ale póki nikogo nie ma, to sobie pobiję te smoczki. Czy całego taska uda mi się zrobić? Nie wiem, bo nie wiem jak, czy ktoś za chwilę tu nie przyjdzie. To jest też z tego co wiem chyba fuck area, więc no potencjalnie więcej ludzi może tutaj być niż na miejscówce gdzieś z pakiem, nie? Gdzie potrzeba paka. Bo chyba jednak są osoby, które grają na faku, a ciężko powiedzieć. Ja muszę też ten magic level wybić, bo mam dopiero czwarty. A na uchy potrzeba piąty albo szósty nawet, więc no trochę tego jeszcze magic levela muszę podbić, a jak ja sobie skilluję nadami, no to przeważnie na full afku, nie? Tam sobie robię coś innego zawsze podczas skillowania. Więc nie mam jak wbijać tego magic levela. I kurde, no słabo z tym magic levelem. A muszę go podbić, no bo tak jak mówię, muszę mieć na uchy. Muszę wbić ten magic level, no bo te ichy to giga mało leczą, pa, pyk. Ile one leczą? Stówę tylko. A już HP prawie 1000, no to przydałoby się coś lepszego. No jest level upik, 55 level. I mam tutaj 1 kaka na godzinę niby. Także chyba całkiem spoko, tym bardziej, że bez runek żadnych. Bez żadnych HMM-ów. Tylko po prostu z łapy bije, nie? A mele fightingu udało mi się wbić 90. No i zostało 63% do 9.1. No to myślę, że może jutro uda się wbić ten 9.1 przy dobrych wiatrach. Ogólnie ja nie rozumiem, czemu oni tą miejscówkę zrobili taką małą. No bo to jest miejscówka, gdzie na starcie serwera na pewno giga jest oblegana. No i dodatkowo jest to miejscówka na faku, więc potencjalnie więcej osób może na nią chodzić, nie? A zrobili ją taką małą, że w zasadzie ile to jest? Na jedną osobę takie kółeczko? No i to jest jedyna miejscówka z tymi dragonami, nie? Nie wiem, giga dziwne to jest, imo. A ciekawe ile jest w ogóle osób na serwie, bo ja gram na tym najnowszym serwie. I aktualnie mamy 217 osób na serwie. A jest 7 rano. Ale większość pewnie skilluje sobie.
No to myślę, że może koło stówki gra. Może nawet mniej. Na szczęście póki co tu mam wolne. No ale pytanie na jak długo, nie? Na razie dragonu udało mi się zabić 25. I zaraz będzie level kolejny. A jeżeli chodzi o expand, to mam 1-1 na godzinę. Więc chyba w miarę git. Patrząc na to, że biję tylko z łapy, nie? Bez żadnych run. Bo nie wziąłem żadnych MMów. Tylko czysta łapka. No jest level upik. 56 level. Nawet w piku 1-3. KK expa, no. Jakby było więcej tych mobków, większe zagęszczenie by było, to myślę, że jeszcze więcej bym wyciągnął tego expa tutaj. No i level upik. 57 level. Nawet no, w piku 1-4 KK expa na godzinę. I aktualnie mam 40 dopiero dragonów zabitych. Także no, troszkę czasu tu spędzę. Zanim zrobię tego taska. To znaczy też nie wiem, czy go zrobię do końca, nie? Bo jak się okaże, że no teraz sobie biję, a powiedzmy później sobie stąd pójdę i nie będę mógł znowu trafić, że będzie wolne, no to po prostu zanuluję tego taska i pójdę na zwykłe dragony, nie? No to jeszcze zobaczymy, czy ten task będę w ogóle kończył. Zależne jest to od tego, jak tutaj będzie z dostępnością tej miejscowej. No i kolejny level upik. 58 level już. Także dwa levele do 60 i dopiero 54 dragony. Także powolutku. Coś tam też leci, jakieś 3 life krystale poleciały. Ale póki co bez żadnych itemów. A muszę w ogóle zobaczyć w bestiarce, ile ich muszę zabić, żeby odblokować cały loot do nich. Czekaj, gdzie są teraz dragony? Tutaj. O kurde, 225 muszę zabić i wtedy będziemy wiedzieli, co z nich leci. Ale słyszałem, że jakieś fajne itemy na cel z nich lecą. Także no, jeszcze 150 dragonów, więcej 170 muszę zabić. I wtedy sobie zobaczymy. Co tam ciekawego z nich leci? O, jest jakiś amulecik. Dragon Neck. Fire Resy, ale to raczej nic nie warte. Tak mi się wydaje. Kusza jakaś poleciała. Ale to zwykła kusza, ale to sobie jakiś. Może myślałem, że coś fajnego poleciała. Ale niestety nie. No i kolejny level, 59. Tylko kurde, nie wiem, czy mi wystarczy runek na leczonko. Czy tych ichów mi wystarczy, bo tu mam ile? 16. Tu mam 48 i tu mam 45. Ale ludzie raczej ich nie sprzedają. Z tego co widziałem, to głównie uchy sprzedają, no a ja uchów jeszcze nie mogę używać. Bo nie mam M-levela niestety. W ogóle mało runy ludzie sprzedają. Przynajmniej o tej godzinie, może wieczorem będzie więcej. I teraz nie widzę żadnego sprzedawcy uchu. No zobaczymy. Chyba, że na Medivii da się kupić runy u NPC-a. To wtedy mogę ewentualnie u NPC-a te ichy kupować, nie? Będę musiał sprawdzić. No i kolejny level upik. Tym razem 60. 84 dragony zabite, także jeszcze do końca taska sporo zostało. Na razie mam wolne tutaj, więc sobie biję, jest git. Całkiem w miarę fajnie to idzie. Tylko jeszcze żaden kurde fajny item mi nie poleciał. No ale zobaczymy. No bo te itemy to pewnie są rare i very rare, nie? Więc no. Kilkaset pewnie musiałbym tych dragonów zabić. No i 61 level. No już prawie 100 dragonów ubitych. Jeżeli chodzi o loot, no to kurde kiepsko. 5 life krystali, 7 green dragon scaly, ale to chyba nie jest potrzebne do niczego. Tylko na sell, a to pewnie jakieś grosze warte. No i co, jakieś dwa rubinki, jeden diamondzik, oczywiście small. No i tyle, no, na szyjnik. Nic ciekawego mi jeszcze nie poleciało z tych dragonów. No i kolejny levelek, 62. I
Nie sprawdzałem tego, ale wydaje mi się, że od 61 levela jest kolejny mniejszy stage, bo nagle mega w dół mi poleciał exp na godzinę i no zauważalnie dłużej wbijam level, nie? Więc prawdopodobnie od 61 levela po prostu wszedł mniejszy stage, no i przez to dostaję mniej expa za moby. No i już ten level tak fajnie niestety nie leci. No ale jest jak jest. 130 mobków, dragonów zabitych do tej pory. Loot, nic specjalnego. Nawet te life krystale przestały lecieć, dalej 5 jest tylko. No ale póki co nikogo tu nie miałem. Nikt nie przyszedł, także git. Dobra, zabitych 155 dragonów, prawie 63 level. Na razie nie będę tego dobijał. Muszę sobie zrobić przerwę i chcę zjeść. No i tak. Jeżeli będzie to później jeszcze wolne, to przyjdę sobie oczywiście dobić tego taska. No, jeżeli nie, no to będę musiał znowu z rana sobie przyjść. Bo raczej wątpię, że w dzień to będzie wolne, nie? Tym bardziej, że tak jak mówiłem, to jest fuck area. No, także póki co tyle.